Dobra, u mnie temat chłopaków to jest temat tabu. Bum, bum, bumerang, bumerang. Mój tata powiedział, żebym sobie zrobiła zdjęcie z Zenonem Martyniukiem. Liczę na ciebie. Sumuj to teraz. Cześć, z tej strony Magda Bereda i dzisiaj zagram w koło plotka. Zacznijmy od tego, żeby nie powiedzieć, że jestem takim mega aniołkiem. No dobra, może zaczęłam pić alkohol, odkąd skończyłam 18 lat i nigdy nie zapaliłam w swoim życiu papierosa, ale kiedy miałam 5 lat, to spróbowałam zapalonego papierosa taty. Papierosa taty. Strasznie się przestraszyłam, kiedy to zrobiłam, ale do tej pory nikt o tym nie wiedział. Gdybyś była ludzkim organem, to którym? Sercem? Chyba tak. Nie wiem dlaczego, po prostu. No dobra, u mnie temat chłopaków to jest temat tabu, ale powiedzmy, że to będzie wyznanie. Ja jestem spod Warszawy, on jest z Łodzi, a poznaliśmy się we Wrocławiu. Szybkie strzały. Miłość. Brzydko pachnieć. A w słońcu. A biało na czarnym. Budyń. Pamiętasz swoją kreację studniówkową? No pamiętam. Niestety, bardzo nie chciałam iść na studniówkę, ponieważ ja nie lubię takich szablonowych rzeczy, imprez i tak dalej. Ale miałam na sobie czarną sukienkę i mini obcas, ponieważ obcasów też nie lubię. Nienawidzę disco polo i to jest taka trochę wtopa, ale kiedy mój tata powiedział, żebym sobie zrobiła zdjęcie z Zenonem Martyniukiem, to zastanawiałam się, czy to on chce zdjęcie ze mną, czy ja z nim. Nie wiedziałam totalnie. Los chce ze mną grać w pokera, raz mi daje, raz zabiera. Którego przekleństwa używasz najczęściej? Nigdy w życiu nie przekleł. Zadanie, Musical.ly Challenge. Dobra, to na pierwszy rzut leci Dawid Podsiadło, Mało Miasteczko. Gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być. Na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam. Bum, bum, bumerang, wraca bumerang. Więc pamiętaj, że znajdzie cię. Bum, bum, bumerang, bumerang. Nigdy nie nagrałam tak skomplikowanego muzykli. Twój ulubiony suchar? Skąd informatyk pobiera wodę z ekranu? Dobrze pij na zdrowie. Matematyk do przyjaciela. Liczę na ciebie. Sumuj to teraz. Co byś wolała? Być biedną, ale mieszkać w willi, czy być bogatą, ale mieszkać w zniszczonym kamperze? No, chciałabym mieszkać w kamperze, chociaż tak przez tydzień. No więc, kurczę, wybieram to, że chciałabym być bogata. Byłaś na fantastycznej randce. Kiedy wróciłaś do domu, facet napisał ci przemiłego SMS-a, ale zrobił w nim takie byki, że zrobiło ci się słabo. Pójdziesz z nim na randkę drugi raz? Nie. Totalnie nie. Strasznie mnie rażą takie byki. Nienawidzę oglądać seriali, po prostu nie potrafię się w nie wczuć i bardzo mnie nudzą, wolę po prostu zająć się muzyką i jej tworzeniem. Zadanie. Czy jesteś jędzą? Ten psychotest go sprawdzi, rozwiąż go. Okej. Skończyła się pasta do zębów, a ty nie byłaś ostatnią osobą, która jej używała. Wyjmujesz nową pastę z szafki i... No, ostatnio mam taki czas, że nie myję zębów od razu, prowadzę najpierw dochodzenie, żeby znaleźć winnego. Wracasz do domu, spocony dżentelmen staje ci nad głową.
staram się oddychać ustami, ale nie wykonuję żadnego ruchu. Tak, to byłoby idealny dom. Powoli kładziesz się spać, przez głowę przelatuje ci cały dzień. O czym myślisz? No chyba się wyciszam po prostu. Mi wyszło, że jestem wróżką z pazurkiem, ale nie mnie to oceniać. A wy, jeżeli chcecie sprawdzić, czy jesteście jędzami, szczególnie dziewczyny, to wpadajcie, klikajcie w link w opisie. Zawsze, kiedy jestem na weselach, to boję się, że złapię bukiet, bo strasznie bronię się od jakiegokolwiek brania ślubu, czy w ogóle takich rzeczy. Więc kiedy ktoś mówi, Magda, idź, ty możesz teraz jeszcze złapać, to ja nie, dziękuję, a kiedy już leci do mnie, to się odsuwam. Jak brzmiał najlepszy komplement, który w życiu usłyszałaś? W sumie najlepsze komplementy są wtedy, kiedy słyszę coś miłego o mojej muzyce. Wiem, że to nie jest też nic nadzwyczajnego, ale po prostu to jest takie najmilsze uczucie ever w moim życiu. Jaki jest twój ulubiony sposób na odmóżdżenie? No, chyba granie na pianie. To nie jest nic nadzwyczajnego, ale tak, lubię bardzo. Wtedy tak nie ma Magdy, tylko jest po prostu muzyka. I tyle. Najbardziej nie lubiłam WF-u i lubiłam być nieprzygotowana. Nigdy nie miałam z tego przedmiotu piątki. Umawiasz się na wizytę do stomatologa. Na miejscu okazuje się, że jest nim popek. Co robisz? Ojej! Boję się trochę stomatologów, to po pierwsze. Mam aparat, więc bałabym się, żeby coś uszkodził w nim. A ja bardzo kocham swój aparat i ciężko mi się będzie z nim rozstać, więc po prostu myślę, że byśmy się jakoś dogadali. Nienawidzę owoców morza i chyba krewetki to jest najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek miałam w ustach. Pytanie od fana. Natalia, jaka była twoja najwyższa i najniższa średnia w szkole? To tak, najwyższa 5.0, najniższa... O kurczę, nie wiem. Ale to na pewno coś było około 4. Dziękuję wam bardzo za tę zabawę. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia na moim kanale i być może wkrótce też na koncertach. Dziękuję, pa pa!